Hejka. Hejka moi drodzy, z tej strony DSO, witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 2 Revelation. Jesteśmy naprawdę w bardzo nieciekawej sytuacji, a przynajmniej ja jestem w takiej sytuacji, beznadzieja totalna. Nie wiem jak ja z tego wyjdę, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Będę tutaj niestety za każdym razem sobie musiała upgrade'ować te bronie. Natomiast powiem wam jedną rzecz. Zjaniłam to wcześniej, jeżeli chodzi o to, ile amunicji wyprułam na tych potworów. Ja wam pokażę to dobre przejście tutaj, tego momentu. No ale pewnie będę mieć kilka podejść. Te beboki są straszne i nie daję rady po prostu. Raz kozie znowu. Great. We're gonna have to smash through the gate. Nie robię tej bomby, bo po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak mam to przejść. Ja pierdzielę, słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Jeszcze tam jest ten jeden. To był, słuchajcie, mój plan, żeby ich jakoś skajtować tutaj. O mordę! Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że może tu wejść. Ja już jestem bez amunicji. Ale jasta. Bez amunicji, słuchajcie, i bez leczenia. Mam tak beznadziejną sytuację. Shit. Może nie tak. Nie widzę nic. Ja już po prostu, słuchajcie, nic nie widzę. Nawet bym chyba nie chciała przejść z taką ilością, słuchajcie, HP tego. Wiecie? Nie chcę chyba po prostu. Coś tu jest w ogóle? Ja te drzwi otworzyłam, ale tutaj nic nie ma. I niepotrzebnie straciłam tyle zapasów. O, nie możesz biec. I get that crane working, I can bash the gate in. Please be careful. Nie mamy już nic. Mamy tylko
Nie, nawet nie mamy... wiecie co? Nawet nie mamy... Butelki też nie mamy, bo ją zużyłam. Ale jazda. Może tutaj będzie roślinka. Nie. Jest tylko to. Zamknięte. No to jestem w dupie. Nie wiem, czy on wstanie, ale nie skradaj się, tylko biegnij. Masakra. Czy to mam rozwalić? Ja nie chcę checkpointa, słuchajcie, bez amunicji. Serio. Gdzie ona jest w ogóle? Ostatni nabój, słuchajcie, straciłam na to, żeby to rozwalić. Znowu muszę tam iść. Dramat. Jeżeli po drodze będą jakieś ciule, to nie mam szans. Gdzie ona jest w ogóle? Nie, no jestem ciekawa, z czego on strzelał. Ja już nie mam nic, moi drodzy. Nie mam szans. O, mam. Przepraszam. Coś tam mam. Ale jazda. To jest nie do przejścia. Jeżeli ja się tu zaraz nie odkuję z czymś. Chciałabym zakończyć tą kampanię, tylko teraz pytanie, czy ja tą kampanię... będę musiała ogrywać z takim stanem, jaki teraz mam? Bez sensu. Dajcie coś, proszę. Nie, no chyba jeszcze w żadnej grze nie miałam takiej sytuacji. No nie ma nic, chociaż bym bardzo chciała. Jeżeli tu mnie coś zaatakuje, to jest po prostu koniec. To jest to miejsce, nie? W którym była Claire i jego córka. That's her. That's my baby. Say that again. This was logged 6 months ago. Jesus, Moira. Your daughter's name is... Moira? Yeah. Why? Hey, kid. You okay?
time on Revelations 2. Moira was trying to get to that tower when I was with her. I need you to take me there. Can you do that? But if we've been infected with something... I promise I'll catch up! Is this the place? The Bastard? Don't be scared. So, you finally came, huh? Moi drodzy, to było bardzo ciężkie. Bardzo. Ja wiem, że ja to było takie ramienie z mojej strony. Ja się tylko modlę, że jak będę dalej grała i wrócę do Barego, to będę mieć inne wyposażenie. Inaczej mam kapę. Osiągnięto rekord Kolonia Karna. Odblokowano pisat rubi odliczoną figurka Claire Berry. Dobra. Grafiki koncepcyjne B. Nie wiem za co, ale dzięki. Ustawienia umiejętności. No chciałabym coś. To jest co? Miotacz. Większa siła ognia broń podręcznej. No chyba bym chciała, co? 1000 mi jeszcze zostało. Nie, tego nie chcę. Zastanawiam się właśnie, w co jeszcze. No chyba to ewentualnie. Dobra. Lecimy dalej z tym koksem, kochani, ale zszokowało mnie w ogóle cała zajawka, co będzie teraz w następnym epizodzie, a dwa to, co Natalia, słuchajcie, co ona powiedziała, że Moira nie żyje. Jestem w szoku i mam nadzieję, że to nie jest prawda. Previously on Revelations 2. Claire Redfield, you're coming with us. Where have I been taken? So much suffering. You don't even know what to be afraid of yet. Who are you? I am the Overseer. Please, send help. I'm here, baby. Please be alive. I don't have any parents. How do you know? That's one thing they left out of the brief. Jesus, is anyone even out there? Your daughter's name is Moira? She's dead. What? Check it. Is this the place? The Vasid? Whatever? Yeah. Where life begins. Thompson's? Yeah. I'll be examining this. Oh, Balls! Gish!
Field. You're alive. All right, get up. Oh, God. You owe me a pair of underpants. Come on in. Newbie's okay, too. Oh, I knew it was you guys. Any requests? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, zaczynamy. Gina nie żyje. Pozabierajmy to, co się tylko da. Wolny środek chemiczny. Zapewne tu będą jakieś inne umiejętności do wykorzystania. Góra, dół. Zobaczmy. Zbadaj okolice. No, dobrze. Aha, to te... Zmień potem broń tylko z babikiem. To chyba nam będzie bardzo potrzebne, skoro nam to tak rozdają, wiecie? A czy tutaj... Nie, to on nam ulepsza jakieś bronie, tak? Nie wiem, o co chodzi. Jak to u niej wygląda, słuchajcie, w ekwipunku? Butelka eksploduje... Co jest? What do you want? I need to throw you at the wall and see who sticks and who doesn't. The wall in this case is a special virus that I injected into each of you. Hmm. You what? We will all die. There's no question of that. But one of you still has a chance of dying well. I'm no lab rat. She can stick it right up her all seeing ass. But if we've been infected with something... Oh, that big stuck a needle in me? Just put it out of your head. Redfield, walk with me. Come on. Słuchajcie, teraz pytanie, czy ona faktycznie nas zaraziła? Czy blefuje? Bo to jest pytanie. Wioska rybacka to jest, kochani. Już wiem wszystko. Co my tu mieliśmy za broń? Mieliśmy tylko i wyłącznie szoguna i zwykłą broń. Czy to coś? Nie. Nie wiem, czy chcę tu, słuchajcie, wyjść na zewnątrz. Nie chcę na razie. Na razie to ja bym chciała się tutaj porozglądać, jeśli pozwolisz. Ta chodzi ze mną za tą latarką trochę tak wolnawo. Coś tu jest zamknięte. Claire, the lights are on in that one house. W którym? Tam na razie nie idę. Co jest? Tam jest ten gość. No, słyszę jakichś zombiaków, ewidentnie. Mamy małą mieścinę. Tutaj nic nie ma. Chciałabym coś pozbierać, wiecie, o co chodzi. Świder. Okej, będziemy mieć chyba jakąś nową broń. Tu coś jest. Bardzo dobrze. Roślinek nigdy za wiele, kochanie. Coś tu leży. Kurczę, maksymalną ilość butelek już mam, no dajcie spokój, bez przesady. Tu też świder, ja cię pierdzielę.
Dobrze jest wszystko zobaczyć, ale ja i tak nie ogarniam tutaj tych budynków. Ja już się zgubiłam. O, tu jest jeszcze coś. No, cieszę się, że tutaj jest tyle roślinek, ale... No właśnie, ale... Co jest tutaj? No właśnie. Chodź tu, działcha. Okej, mamy to. Nie? Co ty to odwalasz? No ej! Czemu? Dobra, słuchajcie. Pora iść do tego gościa. Chodźcie tam do niego. Nie wiem, on gdzieś tutaj jest, nie? Matka nas prowadzi. A tutaj? To jest ten... O, czekajcie! To ja sobie zrobię to ulepszenie. I pójdziemy po tamte. Nie? Tutaj... Aha, nie mam nic? To czemu nie mogłam zabrać? Bez sensu. Nie rozumiem. Ulepsz. Dobra, nie ogarniam. Nieważne. Chodźcie do tego gościa. Pokaż, co chciałeś pokazać. Neil? Neil was with you? I co? Aha. O! I co, będziemy mogli sobie tym wrócić, tak? Do you think you can fly this? Once I repair it, but there's not enough voltage. It needs a new battery, and some fuel. Oh, and we're gonna find... From my experience, yes. Help me look. No, słuchajcie, musimy znaleźć akumulator i paliwo. Dobra, chodź no tutaj, działcha. Bo ty musisz ewidentnie to otworzyć. Chodź, 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 chodź. No, może, może. Pięknie. Dawaj. Bez sensu. Nie mogę brać. Beznadzieja. Dobra, słuchajcie, wracamy. Są jakieś dwa punkty pokazane. Claire? I guess we're not alone out here. To było wiadomo, że my nie jesteśmy sami, ale... Tu nas nie było. Właśnie te butelki trzeba pamiętać. Okej. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. Przestraszyłam się. Niepotrzebnie to zużyłam. Pokazać mi to. Mam jeszcze jakieś, które są... Połącz. Z wabikiem? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre... No dobra, a jak sobie wybrać taką butelkę? Wiecie, o co chodzi? Aha. No dobra, niech będzie z wabikiem. Na razie. To jest coś jak w Revelation 1 chyba, nie? No ale nie mamy tego świdra, o co chodzi? Właśnie o to chodzi. Nie mamy, słuchajcie... Tu nas nie było, nie? Co tam jest?
zamknięte. Ja powinnam iść tam do tych zielonych punktów, ale problem polega na tym, tu nam coś pokazuje, ale drzwi są zamknięte, niestety, bo tam ewidentnie coś jest, no. O! O, widzicie. Mamy jakąś alternatywę. Dajesz działcha. Tylko co? A! No, otwieramy od drugiej strony. A, mogłabyś? Właśnie. Otwórzmy te drzwi. Okej, okay. Ja się przestraszyłam, że wiecie, że będzie atak. A je... O, Jesus! Już? Ona go może oślepiać, wiecie, o co chodzi. Ona mi w ten sposób pomaga. Mogłabyś tutaj skupić swoją wiązkę, wiecie, o. O. Zabieramy. Cóż ona tam wzięła? Oczywiście, że przekazujemy. Ale poświeć, poświeć. Zabieramy. No, musisz niestety. Kolejny skrzynka do... Ej! Okej, mam to. Z rozszerzeniem Moira? O co chodzi? O co chodzi z tym torba z rozszerzeniem Moira? Nie wiem. Mamy, słuchajcie, akumulator. Czemu nie mogę go zabrać? Aha! Już wiem, słuchajcie, ona nie ma po prostu miejsca. No okej. Okay. Mam mało amunicji. No i mamy jeszcze jedno przejście, ale nie mamy jak się tam dostać. Tu jest, słuchajcie, pies pogrzebany. Pójdę tu jeszcze raz, ale... No nie mam jak. Co mam zrobić? Mam powiedzieć, ej, przyjdźcie tu ze świdrem? Bez sensu. Nie no, ten tutaj już czeka, słuchajcie, na to, żeby się stąd... A czekajcie, a jak mu dam akumulator, mogę mu dać w ogóle akumulator? Właśnie. Mogę. Mam nadzieję, że to jest autozapis. No chodźcie jeszcze raz. Może to, wiecie, taka kacdenka jakaś z automatu, że ktoś tu do nas przyjdzie z tym świdrem. Bo ja nie wiem. Nie. No nie. I tutaj jest paliwo na 100%. Skąd ja mam wziąć ten świder? Chodźcie tu. Pogadajmy może z tym gościem. A gdzie on jest? Ej, a ty gdzie jesteś? Ej, gdzie on jest?
Hej! O co chodzi? Gość sobie poszedł. Tu mnie nie było. Zamknięte. Okej. To wybuchnie, czy jak? Uhuhu. Dobra, dobra. O chłopie. Ale mnie, słuchajcie, zasadził. I co, nadal jeszcze jestem połamana? Pogięło? Serio? Aż tak? W sumie nie musiałam tutaj iść. Mamy tam autozapis, więc... O! Ty masz świder! Chodź. No to otwieraj. Dajesz, dajesz. A tam co to jest? Co to jest tam w oddali? Ja pierdzielę. Super. Co to jest? 11 października 2008 roku. No więc natknąłem się na tę wysepkę w jakiejś starej książce. Nie ma jej na żadnej mapie. Pomyślałem, fajnie, szansa na przygodę na niezbadanej wyspie. No i jestem. Charter śmigłowca, żeby tu dotrzeć. Słono mnie kosztował. Jak tylko wylądowaliśmy, lokalni mieszkańcy przyjęli śmigłowiec i zatrzymali mnie. Nie fajnie. Teraz siedzę zamknięty w starym budynku pomieszczeniu. Przepraszam, ziewać mi się chce. Ci kolesie są stuknięci, nie potrafią tego wytłumaczyć, ale wiecie jak to jest, że wystarczy na kogoś spojrzeć i od razu wiadomo, że coś nie gra, co nie? Tak coś tu jest bardzo nie halo. 12 października. No więc ci kolesie narażają się, co ze mną zrobić. Może wpuścić. Powtarza mi w kółko, że przyleciałem tu dla przygody. Nie słuchają. To nie jest fajne. Najwyraźniej ci kolesie nie mogą skumać, że ktoś obcy mógł znaleźć to miejsce. Że niby co? Przecież żyjemy w erze technologii. Wszystko można znaleźć, o ile się człowiek naszuka. Ale zaczynam myśleć, że przybycie tutaj nie było najlepszym pomysłem. Dwa cholerne miesiące i wciąż tu tkwię. To jakieś gówno. Dzieje się coś złego. Nikogo nie widziałem i nie widzę tego, ale słyszę jakiś zwierzęcy pomruk. Co jest kurde. Chyba o mnie nie zapomnieli, co nie? Co nie? Bez jedzenia, bez wody deszczówka pomaga. Brak energii, żeby złapać szczura, nie przeżyje. Wody, wody, wody. Boże, proszę, wody. No, nieźle. O, coś tu leży. Aha. Amunicja do strzelby, to od razu oddaj, koleżanko. Chciałam ci tak powiedzieć tylko. A... Ona nie może tego wziąć, tak? Ale ja mogę, prawda? No. Bardzo fajna zabawka. Jeszcze chciałabym, o właśnie. Zapominam, wiecie? Zapominam sobie właśnie poświecić. A co to jest? A to, to jest to. To już przeczytaliśmy. I jeszcze to oddaję. Dobra. Wychodzimy w takim razie. We could use that drill of yours right now, if you don't mind doing a little demolishing. No to chodź, bo powiem ci, że był autozapis i mogę mieć problemy, amigo. To było tędy chyba, nie? Nie wiem, czy dobrze idziemy, ale chyba tak. To jest tu. No chodź. Idziesz.
Gdzie on jest? No idzie. Coś się wydarzy. No. Wiedziałam. I potrzebnie zużyłam te butelki, muszę wam powiedzieć. Okej. To już trzeba było zrobić. Oni skaczą tutaj z góry, wiecie? No przegnij się już. Chcę to paliwo i chcę stąd uciekać. No, dajesz, dajesz. Terra safe. Ciekawe. No dobra, dobra, ale posuń się, posuń się, posuń się. Ja już chcę tam wejść. Że niby ktoś tu jest. No ale zabierz to. Jezu! Kurde! Ja pierdzielę. Transmissions. They're coming from the north. Place high up, if I had to guess, because we're getting full bars. Yeah, no interference. Nice work, Pedro. Tu jeszcze są te. Weź się zmień i ty zabierz to, co możesz wziąć. I pooddawaj. Nie mogę już, dobra. Mam już bardzo dużo amunicji, wiecie, ale to dobrze. Gdzie teraz tam? Żeby tylko ktoś tu nie wyskoczył, boję się. O, tam. Dobra, chodźcie. Nie, naprawdę, nie było źle. Naprawdę. Jestem dumna po poprzednim odcinku. To powinno być wszystko, co potrzebujesz. Pracuj, Redfield. Nie, że jestem zaskoczony. Teraz jest moja turn to pracować trochę magic. Greasy, chopper repairing, voodoo magic. Voodoo magic. You have got to be kidding me. No, okay, czyli... She's luring those things right toward us. Aha. What do we do? Try to speed up the chopper repairs. Somebody kill that goddamn siren. All right, we'll take care of it. It's coming from the bar. O nie, co to jest? Of morte, serio. Jak ja mam to pomijać? Nie ogarniam tego. Nic nie widzę. Okay.
Okej. Jestem w czarnej dupie. A ja powinnam chyba po prostu iść i nie patrzeć się przed siebie po prostu. Tak mi się wydaje. Tu mogę wejść? Mogę. Jak wejść na to gówno? A tu jest! Czekajcie. Jak mam wejść? Jak to zrobić? Tu? Tu? Jak to zrobić? Tędy. Dobra, już wiem, o co chodzi chyba. Ale ona... Nie, bo to jest zaskoczenie do tego domku. To się tak nie da. Nie! Nie, no to ja, słuchajcie, nie wiem, jak to zrobić. Jak tam wejść? Tą drabinkę jakoś trzeba ściągnąć. Tu jest, Boże, ślepa koza. Nie, też nie. Ale ja, ale to jest mała dłoń, to nie. Nie mam pojęcia. Zaraz normalnie te dzieci ukręcę im łeb. Macie pomysł, jak tam wejść? A może czekajcie, w środku ten alarm taki, wiecie który? Tutaj. Właśnie. Jestem głupia. To? No. Calm down, Pedro. What's wrong with my bracelet? Why did it change color? Then fight back and stop them. We're all gonna die. I don't know what to do. Przetrwaj atak, okay. Fucking chill out. Tam następni. U góry chyba nie, nie? Aha, to ja powinnam była strzelać wcześniej, nie? Zjaniłam to. O Jezu. Ale przestań się skradać, bo ci zaraz wi... Jeszcze? Nie mam się czym leczyć. Zaraz przyjdą te, wiecie, te mocne ciołki. I tak to się skończy. Chciałabym przetrwać ten atak, byłoby fajnie. Tylko za chwilę mi się przepędziliśmy ich. Obawiam się, że nie. Nie podchodź do tych drzwi, wiedziałam. Hold on.
nie, 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 nie. Co? Pedro? See how his bracelet changes to the color of fear. There! I've got you! It means he's number one. O, żeż, mordę jeża. Zginęłam. Czy ja to będę całą tą walkę powtarzać? Całą. Jeżeli tak, to zrobimy sobie to w następnym odcinku. Nie. Spoko, bo to jest, słuchajcie, checkpoint, a ja nie mam żadnego leczenia, żadnej butelki, wszystko przetrawiłam i sprzeniewierzyłam. No nie, no to jest nie do zrobienia, dajcie spokój. Nie, no dajcie żyć, absolutnie. Absolutnie. A czekajcie, a mogę stąd uciec w ogóle? Jeszcze tylko to zerknę, zanim się wezmę za to na następny odcinek. Mogę stąd w ogóle wyjść? Nie. A tędy? Też nie. Nie! Okej, można. Szybko. Szybko! Nie? O Boże, nie mogę. Koszmar. Nie da się tego przejść. Gdzie to niby jest? Ginę. Nie mam szans. Nie z takim HP. No chciałabym, ale nie mogę. A to tutaj jest. O nie. Jest, zdążyłam. Jak ja to przejdę, to będzie hit. Wejdź tu! Ja pierdzielę. Którędy follow? Którędy follow?
Nie mam już nic. A, tędy. Okej. Ona idzie? Nie mam pytań. No, oni chyba raczej tu nie idą z nami. Idzie? Jest. Bullet hole? I hope so. Wait, Neil. What about Gabe? I know, but we can't risk staying here. Look, don't worry. Ready? Lift! Go! You too! Hurry! Ale ja myślałam, że to jest jakiś koniec epizodu czy coś, bo ja nie mam czym walczyć, wiecie. Ja nie mam już nic. Gabe said you guys got split up. Tylko butelka. It was Pedro. The overseer gave us all some kind of viral injection. The virus triggered in Pedro when he got too scared. I think I've heard of it. A virus that responds to fear. Jesus. We're supposed to be protecting people from viruses, not catching them. Irony sure is a dick. Moira, I don't think you actually met Neil. He's our boss. Neil Fisher. You're Barry Burton's girl, right? Your dad's in the BSAA? No, może trochę tu pozbieram. No, ale chciałabym leczenia. Tu nie ma nic. Tu ewentualnie jest. I tu muszę naładować. Dobra. Zawsze to coś, nie? Pedro said the signal came from high up. That's gotta be it. That tower thing. Nawet nie wiem, słuchajcie, gdzie jest jakiś checkpoint. Bad idea. We should wait for dawn. By dawn, we might all end up like Pedro. The clock's ticking, Neil. Idzie do wieży. Dobra, mam teraz checkpoint. Okej, okay. Ja bym to zakończyła w tym miejscu. Ja wam serdecznie dziękuję. Ja tego nie widzę, słuchajcie. Nie mam prawie w ogóle amunicji. Znowu z życiem jest to samo. Ja nie wiem, jak ja będę tak całego tego rezydenta przechodzić na pół gwizdka, to ja sobie tego nie wyobrażam. No nic, zobaczymy, co to będzie. Ja wam serdecznie dziękuję i wybaczcie mi za moją grę, ale to już, to słuchajcie, jestem chyba za stara na takie gry. Do usłyszenia, pa, pa.